Witam Państwa serdecznie w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Upalne popołudnie, ale bardzo się cieszę, że tyle z Państwa się zdecydowało do nas przyjść. Rozumiem, że wyjątkowy gość jest tak wyjątkowy, że chcieli się Państwo poświęcić i dotrzeć do nas. Proszę Państwa, wyżej już niebo, Góry Najwyższe Wandy Rutkiewicz, Polki w drodze ku Himalajom, to jest wystawa. Myślę, że wszyscy wiedzą dlaczego, ale gdyby się znalazła jedna osoba, która nie wie, no to wiadomo, rok Wandy Rutkiewicz. Postanowiliśmy uhonorować tą wyjątkową Polkę, plus pokazać też, stąd Polki w drodze ku Himalajom, inne osoby, które również zdobywały góry. I bardzo serdecznie chciałem podziękować patronom, których mają Państwo tutaj rolapy i jeszcze PTTK Oddział Kielce i Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK Sabat z Politechniki Świętokrzyskiej. Nie będę przedłużał, może powiem jeszcze tylko, że we współpracy oczywiście z niezawodnym panem Henrykiem Rączką powstała ta wystawa. Kustoszem jest bibliotekarka pani Ewa Kornecka-Mogielska. I zbiory, o wystawie powiem dosłownie jedno zdanie. To są głównie nasze zbiory, chociaż te fenomenalne mapy należą do pana Rączki. Bez nich plus bez tych elementów górskich, których biblioteka nie gromadzi, takich jak raki. Już się zastanawiam, jak koleżanki z formalnego miałyby to opracować. Raki czy inne czekany, które są na wystawie, które również dzięki panu Rączce. No i te gratisy, które Państwo dostali, za co dziękuję panu Henrykowi. Te 100 starczyło dla wszystkich? Tak? No to świetnie. No trochę się baliśmy. Dobrze, proszę Państwa, nie przedłużając, oddaję głos moderatorowi, którym będzie pan Henryk Rączka. I pan Janusz Majer będzie opowiadał o pani Wandzie Rutkiewicz. Panowie nas tutaj zainteresują swoimi wypowiedziami. Ja jeszcze w imieniu jednego ze sponsorów, Tyrolka na Kadzielni, vouchery dla. Kto z Państwa potrzebuje wypoczynku? A kto z Państwa potrzebuje ekstremalnego wypoczynku? Zapraszam. 5 osób. Tam jeszcze pan koniecznie. W pierwszym rzędzie. I ostatni dla pana w niebieskim, bo pierwszy podniósł rękę. Serdecznie dziękuję. Ekstremalne hamaki na Kadzielni. Dziękujemy. Witam Państwa, dzień dobry. Moi drodzy, tak się rozglądam po sali od lewa do prawa i widzę, że tu sami miłośnicy gór. W związku z tym uprawnione będzie twierdzenie, iż zarówno wśród wielbicieli, jak i wrogów jest tyle samo kobiet, co i mężczyzn. Prawie. Temat, który ja chciałem zaproponować, oprócz tego, że Polki, to jest temat uwypuklający rolę pań w eksplorowaniu, zdobywaniu, miłośnictwie ogólnie rzecz biorąc gór. Jeśli Państwo pozwolą, opowiem o paniach w górach na przykładzie Tatr, na przykładzie gór wyższych. O górach wyższych będzie opowiadał nasz gość specjalny. Janusz Majer. Jak tylko ludzie się zbliżyli do jakiegokolwiek pasma górskiego, to się zachwycali. Prawie wszyscy się zachwycali. No bo cóż jest piękniejszego niż takie góry? Muszą być stworzone w jakimś specjalnym celu, skoro są niedostępne, śliczne, błyszczą. Na pewno są tam skarby. Więc zaczęło się od tego, że ludzie zaczęli szukać skarbów w górach. Inni myśleli, że jeżeli nie ma skarbów,
to może chociaż jakieś kopaliny, może złoto, może srebro. Ta epoka też minęła. Nie wszędzie okazało się, że cośkolwiek można znaleźć. Trzecim powodem było, a to na pewno jakieś magiczne rośliny. A jeżeli nie magiczne rośliny, to może chociaż można wejść i popatrzeć, pooglądać ładne widoki. No i w zasadzie na tym się skończyło. Aktywność człowieka jest nieograniczona w tym zakresie. Wymyślaliśmy przez wieki, bo rozpoczęło się to parę wieków temu, różne powody, żeby po górach chodzić, żeby górami się zachwycać, żeby w górach po prostu być. A panie odgrywały tutaj, w tym przypadku w Tatrach, nieprawdopodobną rolę. Pierwszą, o której wspomnę, to była żona Olbrachta Łaskiego, Beata z Kościeleckich Łaska, która mieszkała w Kiezmarku ze swoim mężem, w zamku Kiezmarku, który istnieje do dzisiaj. I w roku 1565 zaproponowała swoim dworzanom wycieczkę w Tatry. Jest znana jako pierwsza, znana jest z nazwiska jako pierwsza tatrzańska turystka. Przez całe lata jako praktykujący przewodnik opowiadałem, iż wzięła tych swoich poddanych i dała się zaprowadzić przewodnikom przewodnikom od południowej strony mniej więcej w miejsce Zielonego Stawu Kiezmarskiego. I okazało się, że nie jest to taka całkiem prawda, podobno nie dotarli aż tak daleko, byłoby to wyczynem naprawdę, pod ściany Kiezmarskiego, pod ściany Łomnicy, pod ściany Jastrzębiej Turni, wszyscy znamy. Dotarli podobno według najnowszych badań do tak zwanej kwaśnej wody, czyli do miejsca, które w tej chwili znajduje się jako źródło na dworcu w Starym Smokowcu. Wielu z was pewno zna ciekącą wodę. Piło się ją często, czekając na autobus. Na samym dworcu jest źródełko. Kwaśna woda się nazywa. Ale to i tak był wyczyn, dlatego że nie było stałych osiedli, nie było Smokowca, nie było kolejki, dróg nie było, ścieżki ledwo były. Znali ci, którzy chodzili polować na kozy, znali ścieżki i oni prowadzili ludzi, więc to i tak był bardzo duży wyczyn, tam był zwarty bór, żeby się dostać w takie miejsce ciekawe. Więc pierwszą osobą była Beata z Kościeleckich. Ją spotkał podobno tragiczny los. Legenda taka trochę przewodnicka mówi, że mąż ją zamknął w wieży do śmierci. Ona zmarła w 1576 i przez 11 lat cierpiała za ten swój wybryk. Górami zachwycały się zarówno młode panny, podlotki, o czym będzie za chwilę, jak i osoby dojrzałe, czy wręcz, brzydkiego słowa użyję, leciwe matrony, czyli panie, którym absolutnie nie przystawało, które z racji swojego wieku wtedy nie mogły takiej aktywności wykazywać. Ale robiły rzeczy dobre, jak choćby Antonina English, nie Polka, chociaż męża drugiego czy trzeciego miała Polaka. Wprowadziła w góry nieprawdopodobnego człowieka, swojego syna, który przez wiele lat brylował na tym firmamencie gwiazd taternictwa czy turystyki, Karola, swojego syna Karola. Więc tutaj była rola takiej propagatorki. W wieku XIX i XX, kiedy rodziło się, wychodziło z turystyki taternictwo, wiele pań musiało walczyć z tym, że jak to, w spodniach? Natalia Janutówna mała taki zwyczaj podobno, że pod sukienkami miała, jak to się mówiło wtedy, skórzane hajdawery i używała ich na wycieczkach w trudnych miejscach, na trudnych pasusach. Ona musiała walczyć ze strojem. Wiele pań, jak choćby siostry Scotti Cówny, musiały walczyć z tym, żeby mogły w ogóle się wspinać z facetami. Jak to babeczka,
Możemy ją wziąć, ale będzie przeszkadzała, to może lepiej wziąć dodatkowy plecak z jedzeniem. Takie było myślenie. Musiały wywalczać sobie swoje miejsce w zespołach, na razie mieszanych. O kobiecych zespołach w ogóle mowy nie było. Proszę Państwa, żeby nie było tak jednostajnie, chciałem zaproponować, żeby jedna z pań uraczyła nas fragmentem prozy o Wandzie Rutkiewicz, bohaterce, bądź jej wypowiedziami. Od początku weszłam w jakiś określony tradycją układ, typu baby to się nie nadają. Drogę moją wyznaczyli więc ci, którzy tak właśnie uważali i mówili. Pójdziemy na wyprawę sami, bez ciebie, bo dziewczyny są słabsze. Takie rozumowanie określało wspinaczkę jednoznacznie jako sport męski. A ja nie chciałam rezygnować, byłam nią zafascynowana. Zaczęłam wspinać się w zespołach kobiecych, niezależnie od mężczyzn, choć uczyłam się przede wszystkim od nich, a nie na własnych błędach. Na szczęście nie obraziłam się, nie podeszłam do sprawy pragmatycznie. Wspinać się z nimi było zdecydowanie łatwiej. Byli lepsi ode mnie, więc mogłam z tego skorzystać. Brawa chyba się należą. Bardzo dziękujemy. To, że panie mogły wspinać się z mężczyznami, już było sukcesem. Ale dopiero w latach 20. XX wieku, w latach 26-7-8, stała się sytuacja taka, że panie prowadziły na wspinaczkach. Państwo rozumieją, co znaczy prowadziły. To znaczy w zespołach dwu- bądź trzyosobowych wychodziły i jako pierwsze pokonywały teren, mając linę za sobą, czyli z asekuracją nie górną, tylko dolną. Pierwszym zespołem kobiecym, w którym jedna z pań takich rzeczy dokonywała, były panie Krukowska i Honowska. One niestety zginęły w 28 roku, ale pani Honowska była tą, która jako pierwsza w zespołach mieszanych prowadziła. Czyli brała na siebie obowiązek wynajdywania i prowadzenia drogi. Poza tym z Krukowską stworzyły zespół, pierwszy samodzielny zespół kobiecy. Niestety w roku 28 poniosły śmierć. To oczywiście dało asumpt do wypowiedzi typu, no wiadomo, baby sobie nie dadzą rady nigdy. Niestety już rok później dwie panie, siostry, Lida i Marzena Skotnicówny, poniosły śmierć, próbując dokonać rzeczy o krok poważniejszej, trudniejszej. Mianowicie próbowały w samodzielnym zespole przejść najtrudniejszą drogą, uznawaną wtedy za najtrudniejszą ścianę, południową ścianę zamarłej Turni. Tak się złożyło, że Marzena Skotnicówna jest jedną z niewielu pań, którym z tego grona poświęcono wiersz. Julian Przyboś napisał piękny wiersz z Tatr, pamięci taterniczki, która zginęła na zamarłej Turni. Drugą, o której tu wspomnimy później, jest Wanda Rutkiewicz, nasza bohaterka, ale to będzie na sam koniec jako ukoronowanie. Wejścia w stylu, jaki obowiązuje w Himalajach, są na granicy ludzkich możliwości. W pewnym momencie nagle przekraczamy tę granicę i wówczas giniemy. Tej wiedzy nie dopuszczamy jednak do świadomości. Próbujemy wejść na szczyt wiedząc o ryzyku, wierząc jednak w powodzenie przedsięwzięcia. Doceniajmy. Przepiękny fragment. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, jesteśmy w większości pewno z Kielc,
czy przyszliśmy, czy przyjechaliśmy z Kielc. Chciałbym wspomnieć jeszcze przynajmniej o jednej pani, troszkę z lat trochę późniejszych, o Teresie Rubinowskiej. Ślązaczka, ale prawie całe życie spędziła tutaj. Przyjechała z mężem, ze Zbyszkiem Rubinowskim, o której mówiliśmy na poprzedniej chyba prelekcji, który też może wystąpi jako postać w prelekcjach, albo przynajmniej będzie wspomniany na wystawie. Teresa Rubinowska, taterniczka, himalaistka, pierwsza kobieta, jedyna kobieta, która brała udział w pierwszej polskiej powojennej wyprawie w Himalaje. Niewielu o tym pamięta. Wyprawie tragicznej, takiej, która spowodowała, że na wiele lat środowiskowe wyprawy miały problem z uzyskaniem zezwoleń. Dramatyczna wyprawa, polecam książkę, zresztą będzie na wystawie, pokażę. Wiąże się z Wandą Teresa, zresztą przyjaciółki, w ten sposób, że w jednej ze swoich książek Wanda wspomina, że Teresa Rubinowska robiła dla całych wypraw skarpety na drutach. Znany, bardzo znany fakt. Getry. Takie. I getry, tak. Używałeś? Oczywiście. Także prawda absolutna. Zostały tylko duże numery, tak? Nie wiem, może ktoś tam jeszcze w piwnicy zachował jakieś getry. Pamiętam, że w tamtych latach, tych wczesnych jeszcze, tam może w 70-tych, to dwa czy trzy zebrania klubowe, czy zebrania członków tej wyprawy były poświęcone na to, żeby określić wzór, w jaki mają być te getry wyhaftowane przez Rubinowską. Pozwolę sobie na dowcip, pozwólcie mi. A propos strojów, no kiedyś było tak, że nie szło się po prostu do Decathlonu, czy do firmy North Face, czy do innej, tylko trzeba było się samemu starać. No. Ja miałem to szczęście, że moja mama była krawcową i szyła mi różne rzeczy. No. Na drutach też robiła. I chodziłem w rzeczach, może nie wyglądały pięknie, ale często były skuteczne. Najczęściej były jedyne dostępne po prostu. Miałem przygodę, gdzie zostałem moje umiejętności wspinaczkowe zostały docenione. Przyszedłem kiedyś w skałki, w spodniach, takich tyrolskich do kolan, na szelkach, w których się wspinaliśmy w latach, kiedy się wspinałem. I coś mi tam nie wyszło, podszedł do mnie kolega i mówi, no, tak jak Heinrich, to się jeszcze nie wspinasz, ale spodnie masz takie jak on. Zegar Heinrich był moim instruktorem na kursach. Uprzejmie proszę o rozważenie możliwości zatrudnienia mnie na 3/4 etatu, począwszy od dnia 1 stycznia 1980 roku. W związku z wyczynowym uprawianiem alpinizmu jestem w chwili obecnej bardzo obciążona nie tyle stroną sportową alpinizmu, ile zobowiązaniami natury społecznej wynikającymi z odniesionego przeze mnie sukcesu na Mount Everestie. Oczekuje się ode mnie udziału w różnych uroczystościach, kongresach, prelekcji, spotkań. Traktując te obciążenia jako pewnego rodzaju formę spłacania długu wdzięczności za to, że umożliwiono mi uprawianie tego sportu i odniesienie spektakularnego sukcesu, chciałabym zadośćuczynić tym oczekiwaniom. Nie mogę temu podołać, pracując w pełnym wymiarze godzin. Poza tym nie pozostawiają mi czasu na odpoczynek. Wymagają życia w pośpiechu i napięciu, co może rzutować i na pracę zawodową. W przypadku wyrażenia zgody na moją prośbę proponuję kwartalne rozliczanie czasu pracy. Wanda Rutkiewicz. Moi drodzy i moje drogie panie czytające, zmieniłem troszkę rytm po to, żeby pokazać, że w czasach, no,
słusznie minionych, ale niektórzy z nas, patrząc po waszych twarzach, żyli w tych czasach. Chciałem nawiązać do tego, żeśmy sami musieli sobie dbać o to, w czym chodzimy, co jemy na wycieczkach, na wyprawach. I tutaj jest kolejny dowód na to, że trzeba było dodatkowo gdzieś pracując móc wyjeżdżać, mieć zgodę na to, żeby można było poświęcać czas na to wspaniałe, jedno z najwspanialszych hobby. Moi drodzy, ja tyle. O reszcie pań powiem przy okazji oprowadzania po wystawie. A teraz clue tego wieczoru, wystąpienie Janusza Majera. Bardzo proszę. Ja może przejdę tu z przodu, tak żebym też widział, co pokazuję państwu. No chciałem opowiedzieć, bo to jest niezwykła rzecz. W latach 80. kobiety polskie no, górowały w tych Himalajach. Żadna inna nacja nie wytworzyła takiego szerokiego grona pań, które odnosiły niezwykłe sukcesy w górach wysokich. Dlatego zatytułowałem to krótkie tutaj, ten krótki pokaz jako polski fenomen. Oczywiście tym zapoczątkowała to Wanda i właściwie ona była tym głównym inicjatorem tego kobiecego wspinania w górach wysokich. To są zdjęcia z jej wejścia na, to znaczy to prawe z jej wejścia na Everest. Pamiętamy, że to było w tym samym czasie, jak kardynał Wojtyła został wybrany na papieża. Wanda później kiedyś spotkała się z naszym ojcem świętym. Może przerwiemy, tak? Proszę o tekst kolejny. 10 czerwca 1979 rok. Kraków. Pałac Biskupów Krakowskich. Scena niezwykła. Papież dosłownie biegnie po schodach, lekko podkasawszy białą sutannę. Gdy nas ujrzał, opuścił ją i wyciągnął ręce w papieskim geście. Podszedł do wiszącego krucyfiksu, w skupieniu ucałował stopy Chrystusa. Może myślał, że to jego jedyna wizyta w Polsce i ostatnia w tym miejscu? Za moment podszedł do Wandy i w tym momencie ona padła na kolana. Papież energicznie podniósł ją pod łokcie i powiedział: Pani Wando, ludzie gór witają się stojąc. Dobry los sprawił, że nam obojgu tego samego dnia udało się wyjść tak wysoko. Czy pani sama była na Mount Everestie? Zapytał papież. Najwyższych szczytów nie zdobywa się samotnie, odpowiedziała Wanda. Coś mi na ten temat wiadomo, roześmiał się papież. W tym momencie Wanda otworzyła pudełeczko i wręczyła Ojcu Świętemu kamień ze szczytu ziemi. Obdarowany wyjął pięknie oprawiony kamień ze stosownym napisem, dedykacją i badawczo mu się przyjrzał. Przecież wierzchołek Mount Everestu, okrągły rok, pokryty jest śniegiem. Z którego miejsca go pani wyjęła? Widzę, że wasza świątobliwość doskonale zna realia himalajskie. Rzeczywiście tak jest. Ten kamień wzięłam z tak zwanego dolnego szczytu, gdzie jest owiewane wiatrami piarżysko. Wanda od Jana Pawła II otrzymała przepiękny różaniec złożony z pereł. Zdobywczyni Mount Everestu przyglądała się prezentowi. Wówczas papież żartobliwie dorzucił: Gwarantuję pani, że perły są naturalne, prawdziwe. A po chwili, obejmując ją serdecznie, powiedział nieco ściszonym głosem: Proszę przyjechać do mnie, do Watykanu. Wówczas we dwójkę urwiemy się w góry, nie bacząc na to, co ludzie powiedzą. Nie wiem, czy państwo to pamiętacie, czy żeście państwo to zauważyli, że Wanda była pierwszym obywatelem, pierwszą obywatelką z Polski, która wyszła na szczyt Mount Everestu. Tak samo jako pierwsza kobieta świata wyszła na szczyt K2, na drugi szczyt ziemi. U nas w klubie w Katowicach Walek Nędza lubił pisać takie fraszki i napisał: Pierwsza była Wanda, za nią cała banda.
No, Wanda w 75 roku zorganizowała niesamowitą wyprawę w Góry Wysokie, w Karakorum. Nadała temu niezwykłą też taką medialną postać całemu temu wydarzeniu. Mianowicie pani Bhutto, pani żona prezydenta Pakistanu, ówczesnego prezydenta Pakistanu, była honorowym patronem tej całej wyprawy. W Pakistanie Wanda miała niezwykłe później też, no, hołubiono ją nieomalże. Na tej wyprawie w 75 roku na szczycie Gasherbruma III, wówczas najwyższej niezdobytej góry świata, stanął zespół, który tu widać, tą trójkę, Wanda i Alison oraz Krzysztof Zitowiecki, a Janusz Onyszkiewicz robił to zdjęcie. Podczas tej wyprawy dwie panie, Anna Okopińska, dziewczyna tutaj z Kielc, tak, obecnie profesor fizyki teoretycznej Uniwersytetu Kieleckiego, razem z Haliną Krygers-Syrokomską, tą panią na tym zdjęciu, weszły jako pierwsze kobiety na ośmiotysięcznik, czyli na Gasherbrum II. No, Wanda wtedy miała niezwykły ten ciąg do tych gór. W 1982 roku zorganizowała kobiecą wyprawę na K2, miała już te przetarte szlaki w Pakistanie. Tak się złożyło, że będąc na zimowym wyjeździe w Kaukaz, złamała nogę i nie przeszkodziło jej to w prowadzeniu tej wyprawy. O kulach przeszła te 100 kilometrów, ponad 100 kilometrów lodowcem Baltoro, żeby dotrzeć do bazy pod K2. Moglibyśmy prosić o kolejny tekst teraz? Ja nie czuję się tam samotna. Myślę, że człowiek czuje się bardziej samotny wśród ludzi. A tam ta samotność, którą wybieram sama, z własnej woli, jest niczym złym. Można tam cieszyć się tą samotnością, a tym bardziej powrotem do ludzi. Czasami myślę, że wspinam się dlatego, aby przekonać się, jak droga jest mi nasza szara codzienność. Wracając, poznaję, jak smakuje kubek gorącej herbaty po dniach pragnienia, sen po wielu nieprzespanych nocach, spotkanie z przyjaciółmi po długiej samotności, cisza po godzinach przeżytych w przeraźliwej wichurze. No to właśnie uczestniczki tej wyprawy kobiecej w 1982 roku. Niestety nie udało się wtedy zdobyć szczytu K2. Na wyprawie zmarła właściwie może z choroby wysokościowej, albo dokładnie nie wiadomo dlaczego, Halina Krygers-Syrokomska. Może na razie jeszcze postoję. Kolejnym takim zespołem świetnym w Górach Wysokich to był zespół Krystyna Palmowska i Anka Czerwińska. Tu jest rok 83, były wtedy na Broad Peaku. Krysia weszła na główny wierzchołek, Anka była na wierzchołku, tym na przedwierzchołku. Teraz to jest zdjęcie Krystyny ze szczytu. Ten przedwierzchołek widać tam na tle K2, z tyłu właśnie ta piękna piramida, to jest K2, drugi szczyt ziemi. W 83 roku Duśka Wach zorganizowała wyprawę na Meru North, kobiecą wyprawę, i tu mamy te uczestniczki, które w wyprawie brały udział. Jeszcze brakuje tu lekarki wyprawy. Wyprawa zakończyła się sukcesem pełnym, bo wszystkie panie weszły wtedy na wierzchołek. W 84 roku Wandzia znowu zorganizowała wyprawę na K2, tym razem te cztery dziewczyny w niej brały udział. Mrówka, czyli Dobrosława Wolf, Anka Czerwińska, Krystyna Palmowska i Wanda. Możesz wrócić do poprzedniego slajdu. Duśka Wachowa z Dedo Mogelner, tak. Jedna z najwybitniejszych polskich taterniczek,
przez kilka lat Józek Nyka, redaktor naczelny Taternika, z dumą meldował, że najaktywniejsza spośród naszych pań w Tatrach wtedy. Ona też wspinała się z Wandą i zarówno w Alpach, jak i w Górach Wysokich. Koleżanka klubowa twoja. Tak, tak. No i w 85 te trzy panie, które tutaj widzimy, plus Mrówka, pojechały na wyprawę na Nanga Parbat. Anka, Krystyna i Wanda zdobyły wtedy szczyt. Także te na świecie w ogóle nie było organizowanych takich ścisło kobiecych wypraw, jak tutaj te wyprawy, które inicjowała Wanda, które później dziewczyny prowadziły też same. No to z jakiego powodu dodaj? Wydaje się oczywisty, tak? Żaden kraj nie był w stanie takiego zespołu zmontować po prostu. Nie było aż tylu, aż tak wybitnych specjalistek od Himalajów, od wspinania w Górach Wysokich. No i teraz jest parę zdjęć z tej Nanga Parbat. To już jest tuż przed szczytem. Zdjęcia robiła Krysia Palmowska. Zdjęcie ze szczytu. No, te zdobywanie ośmiotysięczników, które już teraz w tych naszych czasach stało się dosyć powszechne, no wtedy nie było tak powszechne i wśród tych kobiet, które wiodły wtedy prym, no były też przede wszystkim Polki. Wanda zaliczyła 8 tych szczytów ośmiotysięcznych. To jest zdjęcie, które zrobiłem w bazie pod K2 w 86 roku. Wanda wtedy, ona dużo robiła filmów dla Austriaków. Tam Lutz Maurer, taki dziennikarz austriacki, prowadził program Landenberge i tam Wanda często te swoje filmy pokazywała. No, Anka Czerwińska była na 6 głównych wierzchołkach plus na 2 tych bocznych. Najwięcej z tych Polek Kinga Baranowska miała 9 szczytów do tej pory zdobytych. Wspomnę jeszcze o tej wyprawie polsko-pakistańskiej na Raka Poshi. Tu jest zdjęcie szczytowe, akurat to jest Rysiek Kowalewski, który był kierownikiem razem z Sherkanem, pakistańskim wspinaczem tej wyprawy. Natomiast był tam ten zespół kobiecy, Anka Czerwińska, Krystyna Palmowska, które też zdobyły ten wierzchołek. To była nowa droga zrobiona na Raka Poshi na wysokim siedmiotysięczniku. No, wspomnę też, że Anka i Krystyna były ze mną na K2, na Magic Line, wysoko, no 8250, 8200, to poprzednio tu o tym opowiadałem. Jeżeli można, 2 słowa. Proszę bardzo. Stosunkowo niedawno, już po naszym spotkaniu, w Kielcach gościł ze swoimi obrazami Rysiek Kowalewski. Był chyba w galerii, nie wiem której, jeżeli ktoś wie. Tak, Rysiek, on kończył plastyczną szkołę, tą artystyczną w Warszawie. No i jest dosyć tam pracowitym, że tak powiem, i wziętym malarzem. Tak, tak. No, trzeba też wspomnieć, że jak Leszek Cichy zdobywał koronę ziemi, towarzyszyła mu w tym samym czasie Anka Czerwińska, z którą byliśmy razem na Antarktydzie i z Leszkiem oni wtedy sobie ten Mont Vinson zaliczali do tej korony ziemi. No, Wanda próbowała też wyprawy zimowej, to jest zdjęcie z wyprawy, w której uczestniczyła razem z Krzysiem Wielickim, z Arturem Heizerem i z Jurkiem Kukuczką. No, ale ten rok 86 to był jej niesamowity sukces, bo wtedy to wejście bez tlenu na K2 jako pierwsza kobieta świata, no to był ogromny sukces. Ja ci powiem, że według mojego rankingu nie Everest, no właśnie to wejście na K2 stanowi o tym, że Wanda była po prostu wielka. No to są zdjęcia z bazy pod K2. Ja wtedy kierowałem tą wyprawą na Magic Line.
polską, a to zdjęcia są z archiwum Jurka Kukuczki. Dostałem, to jest właśnie Wanda w tym swoim żółtym rozpoznawalnym kombinezonie na wszystkich wyprawach. I na Szapangmie była też w tym kombinezonie. Dodaj, bo może nie wszyscy pamiętają, co to jest Magic Line. No to jest jedna z najtrudniejsza chyba droga na K2. Myśmy to wtedy jako pierwszy zespół w 1986 roku zrobili do końca. To znaczy na szczycie stanął Wojtek Wróż, Przemek Piasecki i Peter Bożyk ze Słowacji. Niestety w zejściu zginął Wojtek. Myśmy z dziewczynami jako drugi, ja z dziewczynami jako drugi zespół, żeśmy szli i po biwaku rano, jak żeśmy się dowiedzieli o tym, że Wojtek w zejściu zginął, bo oni schodzili inną drogą, zrobili trawers wierzchołka, no to postanowiliśmy nie kontynuować dalej tej drogi i to właściwie nas uratowało, bo następnego dnia przyszła wielka burza, która uwięziła tam u góry w sumie 5 osób. Nie zeszło wtedy. To poproszę o jeszcze jeden tekst. Uprzedzić innych. Pragnienie dokonania czegoś nowego, trudniejszego, wynika z tego, jaka ja sama jestem. Kiedy nad nami jest już tylko niebo, wszystko widać ostrzej. Ja nie mam półprawd, nie ma półtonów, wszystko jest czarne albo białe, zimne albo gorące. Albo się przeżyje, albo się umiera. No i w 1986 roku, oprócz tego, że Wanda weszła jako pierwsza kobieta na to K2, to powstały też dwie wielkie drogi na K2, polskie drogi. Ta z lewej strony to jest właśnie ta Magic Line, a z prawej to jest droga Kukuczka-Piotrowski południową ścianą. Ta góra drogi robiona w stylu alpejskim, no niezwykły wyczyn. Niestety też w zejściu Tadek Piotrowski wtedy zginął. Ja teraz Państwu pokażę jeszcze parę zdjęć już dotyczących samej Wandy. Mam taką drugą, krótką prezentację. Mógłbym prosić Pana jeszcze o to przełączenie. W 1977 roku, może jednak sobie siądę, bo coś mam kontuzjowaną nogę. W 1976 roku weszliśmy na Noszak w takiej wyprawie i pojechaliśmy sobie wtedy z trójką kolegów do Pakistanu, a później do Indii. I w Pakistanie, w Rawalpindi, w hotelu, który się nazywał Mrs. Davis Hotel, ponieważ tam w czasach kolonialnych pani Davis prowadziła taki hotel dla dżentelmenów z wszystkimi wymogami. I w tym starym kolonialnym budynku, w tym hotelu spotkaliśmy właśnie Wandę Rutkiewicz i Duśkę Wach. I wtedy Wanda już była po tej swojej pierwszej wyprawie w Pakistanie kobiecej, czy kobieco-męskiej wtedy. I miała tam bardzo dobre chody w Ministerstwie Turystyki. I dzięki niej załatwiliśmy na następny rok zezwolenie na wyprawę na Nanga Parbat. To jest właśnie ta Nanga Parbat od strony południa, od strony Rupal. Załatwiliśmy to zezwolenie na drogę Shela, bo Wanda z Duśką właśnie brały udział w takiej wyprawie niemieckiej Herlikofera. Wanda była kierownikiem tej wyprawy. I próbowały wejść tą drogą Shela, to jest tam do grani z lewej strony po tych turniach i później już za granią trawers do wierzchołka Nanga Parbat. No i dzięki Wandzie właściwie zorganizowaliśmy tą wyprawę. Wyprawa podróżowała taką ciężarówką. Ja z Wojtkiem Dzikiem pojechaliśmy wcześniej przez Afganistan do Pakistanu, żeby załatwić formalności. No i w końcu to tylko właśnie dzięki Wandzie ta wyprawa doszła do skutku. Regionalne Biuro Pracy. Tak, to jest
to wszyscy ci ludzie, którzy chcieli zostać porterami tej wyprawy, czyli tragarzami tej wyprawy, żeby donieść bagaż wyprawy do naszej bazy. No i tu aranżujemy ich zatrudnienie. W tamtych latach, końcówka lat 70. Wanda często później odwiedzała nas w Katowicach. Myśmy mieszkali na 22 piętrze w takim małym mieszkanku i niedawno syn przypomniał mi taką historię, który wtedy miał może z 10 lat, że Wanda przyjechała maluchem, którego nie umiała zamknąć, nie można było zamknąć tych drzwi. I wtedy mój syn razem ze swoim kolegą musieli zjechać tam na dół windą i pilnować ten samochód. Ale mówi, że wsiedli sobie do samochodu i tam, pamiętacie, jest to taki rozrusznik był w maluchach, nie? Podciągnęli za ten rozrusznik, samochód tak zaskoczył trochę, wystraszyli się, już później niczego więcej nie ruszali. No ale w 1984 roku myśmy byli z Krzysiem Wielickim, z Pawłowskim i z Walkiem Fiutem na Broad Peaku i wtedy odwiedziliśmy dziewczyny w bazie pod K2, to jest właśnie Mrówka, Wanda, Krysia Palmowska i Anka Czerwińska. I to jest to zdjęcie, które żeście Państwo na plakacie wykorzystali. I to, podobne, no bardzo podobne. To jest Kurt Dimberger, który w tym 1984 roku drugi raz wszedł na Broad Peak. On był jednym z tej czwórki Austriaków, który zdobył Broad Peak po raz pierwszy w 1957 roku. Mieliśmy takie szczęście, że doszliśmy tam do bazy i załapaliśmy się na bankiet, bo Kolumbijczycy wydali właśnie tam bankiet taki ze względu na to, że weszli na Broad Peaka. No i tu widać tańczące nasze dziewczyny, a to zdjęcie mógłbym zatytułować Wanda Rutkiewicz w argentyńskim tańcu z Kolumbijczykiem. No i ta góra K2 wtedy w 86 roku góra Wandy. To właśnie było, to Wanda w naszej bazie kręciła wtedy film. To są te dwie drogi, które już pokazywałem na K2. Myśmy w 87 roku zorganizowali po raz pierwszy w Katowicach taki przegląd filmów górskich, który później był festiwalem filmów górskich. Trzy edycje tego festiwalu było. To Witek Sas Nowosielski, nasz rysownik i dobry wspinacz, narysował taki rysuneczek i to był później znak firmowy tych festiwali. Wanda w tych festiwalach uczestniczyła we wszystkich trzech, które w tamtych latach na przełomie 80 i 9 roku się odbyły. No tutaj Kurt Dimberger, Wanda i ja podczas tego festiwalu. Mogę się wtrącić? Cofnij. Proszę bardzo. Cofnij. Też mam taki sweter, jakim ty jesteś. No wtedy tam, żeby się odróżnić, nie można było zbytnio, bo wszyscy kupowaliśmy w tych samych sklepach. Tak, tak. No Wanda była też na tej wyprawie zimowej na Annapurne. Tu mam zdjęcia z archiwum Jurka Kukuczki. W wyprawie był i Krzysiek Wielicki. Tam widać tego w niebieskiej kurtce z wąsem. Był z prawej strony Rysiek Pawłowski, Jurek oczywiście, Artur Heiser. To jest właśnie w Katmandu, jeszcze w czasie przed dojściem do bazy Wanda i Artur Heiser z nieodłącznym papierosem. No a tutaj Wanda tam się źle trochę poczuła i Krzysiek Wielicki ją właśnie musiał sprowadzać, natomiast Artur i Jurek weszli wtedy na szczyt, zrobili pierwsze zimowe wejście na Annapurnę. Prosimy o następny tekst. Straciłam w górach wielu przyjaciół, ale człowiek nie rezygnuje z takiej pasji jak wspinaczka nawet wtedy, gdy ma do czynienia ze śmiercią. Życia smakuje najlepiej wtedy, gdy można je stracić. Nie chcę umierać, ale nie mam nic przeciwko śmierci w górach. Jestem z nią obeznana. Byłoby to dla mnie łatwe po tym wszystkim, co przeżyłam.
Większość moich przyjaciół czeka tam na mnie, w górach. No, byłem też na wspólnej wyprawie z Wandą. To był ostatni ośmiotysięcznik Jurka Kukuczki, czyli Shisha Pangma. To Wanda właśnie na tej wyprawie wtedy weszła na wierzchołek. Tu cała nasza międzynarodowa ekipa. To Wanda i taki szef tych poganiaczy Jaków, którego żeśmy zachowali później w bazie, żeby był tam takim kucharzem czy pomocnikiem w kuchni. No i tyle. No ja ten okres, gdy Wanda ruszała na tą swoją ostatnią wyprawę na Kanchenjungę, to byłem już tak trochę dalej od gór i tak nie śledziłem tego. Natomiast słyszałem takie głosy, że dlaczego Carlos Carsolio ją nie zawrócił, dlaczego nie powiedział jej, że nie powinna pójść dalej. Ostatni człowiek, który widział Wandę Żynową. On był na wierzchołku, on wracał z wierzchołka, ona szła powoli w kierunku wierzchołka i postanowiła zabiwakować. I ja, ponieważ z Carlosem byłem też na paru wyprawach, znam jego psychikę, czy jego podejście do Wandy, mógłbym to wytłumaczyć w taki sposób, że po pierwsze Wanda była niezwykłym autorytetem dla Carlosa i że no, chyba sobie nie wyobrażał, żeby on mógł jej powiedzieć, nie idź dalej, tylko schodź. A z drugiej strony Carlos to była taka osobowość podobna do Wandy. Gdyby to się tak odmieniło, gdyby ona wracała, a on szedł w kierunku szczytu, to on też by nie zrezygnował i też by dalej usiłował dążyć do tego szczytu. Tak, tyle mogę na ten temat chyba powiedzieć. Rozumiem, że były różne spekulacje na temat tego, czy dobrze się zachował, czy mógłby jeszcze coś zrobić innego. Wspinaczka wysokogórska niesie ze sobą cierpienia fizyczne i psychiczne. Równocześnie daje poczucie własnej wartości, jest próbą charakteru, spełnieniem potrzeby ryzyka, którego nie lubię, ale bez którego nie potrafię się obejść. Kontakt z przyrodą groźną, bo góry nie lubią być deptane, niebywałe doznania intelektualne i estetyczne, które przeżywa się tam, wysoko, wszystko to jest mi potrzebne do życia. Wspinaczka jest dla mnie rodzajem twórczości, jaką uprawiam. Brawo. Ponieważ tu żeśmy tak zakończyli o takich trudnych chwilach, że czasami przyjaciele zostają w tych górach i co dalej? No ja w tym naszym środowisku nie spotkałem nikogo, kto by po stracie partnera, przyjaciół, skończył z tym wspinaniem. No jednym słowem można powiedzieć, jest to pewnego rodzaju pasja. Ja usiłuję się bronić tym, żeby ci przyjaciele pozostali w jakiejś anegdocie, w czymś takim. No. Przypomnę tu na przykład o śmierci Zygi Heinricha, czyli Andrzeja Heinricha, który był instruktorem twoim. On zginął w lawinie razem z czwórką naszych kolegów. I ja, wspominając go, wspominam taką historię. Zyga bardzo lubił się z szerpami, którzy jeździli na te wyprawy. I Artur Heiser opowiadał mi kiedyś takie zdarzenie. On wtedy jako młody chłopak był na takiej wyprawie harcerskiego klubu taternickiego w dolinie Rollwalling. I taka jest wieś tam, Bending. Jest noc już, ciemno. Pukają do jakiejś szerpańskiej chaty i pytają się, skąd głos szerpy, skąd jesteście? A oni mówią Poland. A wtedy jak myśmy mówili Poland, to mówi, ach, Holand, tak, znamy tam te wiatraki i tak dalej. Nie? A tu drzwi się otwierają i wychodzi szerpa i mówi, a Zygę znasz? A ja miałem podobno na Alasce, na McKinley'u, teraz Denali, i w takiej zadymce ja wchodziłem po poręczówce, a zjeżdżał obok po drugiej poręczówce
jakiś facet. Byliśmy w goglach, nie widać twarzy, niczego. Cześć, cześć, skąd jesteś? Z Polski. A Zygę znasz? Okazało się, że to kolejny szerpa, który kiedyś spotkał Andrzeja Heinricha. To dziękuję Państwu. Jak będą jakieś pytania, to postaramy się na nie odpowiedzieć. Puścimy jeszcze taki film, który zrobił w telewizji katowickiej Wojciech Królikowski. Wczoraj do niego dzwoniłem, powiedział, że oczywiście możemy go tutaj pokazać Państwu. A Państwo w międzyczasie, ci, którzy nie śledzą, zapisują sobie pytania.
Was za wspólny film. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za pomysł, za wskazanie, że taki film jest. Na zakończenie chciałbym, żebyśmy wysłuchali wszyscy przepięknego wiersza. Wspomniałem o jednym poecie, o Przybosiu, dla którego powodem, że napisał wiersz Tatr, była śmierć ukochanej. Teraz chciałbym, żebyście wysłuchali wiersza Tadeusza Różewicza poświęconego Wandzie. Bardzo proszę. W parku szczytnickim w zatopionym japońskim ogrodzie chwyciłem Wandę za rękę. Przepraszam, a pani dokąd śpieszy? A wiedziałem już, że śpi snem wiecznym. Machnęła rękę. Nanga Parbat, Annapurne, potem wejdę jeszcze na Kanchenjunga, ale to bardzo wysoko powiedziałem. To tylko 8586 metrów powiedziała. Powiedziała z zagadkowym uśmiechem. Ale pani nie zabrała ze sobą ani śpiwora, ani zapasu jedzenia, a wiedziałem już, że ona umarła. Ani maszynki do gotowania. A ta płachetka, ten kolorowy namiocik jest dobry dla dzieci. Można go ustawić w ogródku działkowym pod jabłonką, koło grządki z marchewką, koperkiem, pietruszką. Niech pani odpocznie, powiedziałem z troską. Kto to widział, żeby chodząc o kulach skakać po górach? Korona Himalajów poczeka na panią. Potrzebne jest mi poczucie zagrożenia i to takiego, którym mogę sterować. Niech pani zostawi w spokoju Kanchenjungę. Przecież tego nawet wymówić nie można. Zapiszemy panią do Związku Literatów. Urządzimy pani wieczór poetycki przy świecach. Przeczyta pani wierszyk, wyda tomik, otrzyma wyróżnienie. Zostawi ślad stopy na skalę Kaliopy. Wanda rozejrzała się po świecie i powiedziała do siebie. Nie stał się jeszcze dla mnie towarzyszem liny. Nie może zrozumieć. 25 maja 1992 roku dotarła do kraju wiadomość, że Wanda Rutkiewicz zginęła w Himalajach. Bardzo dziękujemy. Moi drodzy, program przechodzi do następnego etapu. Zapraszamy do pytań. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, to jesteśmy gotowi odpowiedzieć, jeżeli się da. Na niektóre znamy odpowiedź. Takie zadawajcie. To może ja, panie Januszu. No, proszę. Po co się pan spina? Nie, to trudno powiedzieć, no nie wiem jak. To jest pasja i tyle można na ten temat powiedzieć. No, zacząłem dosyć młodo, to znaczy tak, byłem na takiej szkolnej wycieczce czy obozie sportowym, kiedyś grałem w piłkę ręczną jeszcze tam w szkole podstawowej i w średniej i byliśmy w Zakopanem na obozie w czasie wakacji i byliśmy w 5 stawach na wycieczce. I wracając przez Kozią Przełęcz w pustej dolince zrobiliśmy sobie taką przerwę. I wtedy zobaczyłem na południowej ścianie zamarłej turni Taterników. I wtedy sobie pomyślałem, że też chciałbym się tak wspinać. No i jak skończyłem 17 lat, zapisałem się na kurs skałkowy i tak to się zaczęło. I moja pierwsza droga w Tatrach to była droga na zamarłej turni. Coś i pięknego. Tak to później zostało, no nie wiem, trudno to wytłumaczyć, uznamy? Dlaczego. Uznamy panu Januszowi tę wypowiedź? Uznamy. Moi drodzy, ilu ludzi tyle powodów. Ja pamiętam jak na początku, na początku XX wieku, kiedy doszło do ludzi, że Mieczysław Karłowicz wspina się dla widoków ze względów estetycznych. Jakie to wzbudziło zdziwienie. Jak to? Po co? Dlaczego? Ktoś powiedział, bo góry są po prostu.
No jest ta wypowiedź Malorego, gdy już po tej pierwszej wyprawie tam w 21 roku przygotowywał kolejne i był w Stanach Zjednoczonych i dziennikarz go się zapytał, dlaczego chce wejść na Everest, bo on jest, odpowiedział. No, tak, to jest taka. Ja byłem na Broad Peaku, a na K2 byłem wyżej niż bez szczyt Broad Peaku, ale nie byłem na wierzchołku. Wybrzmiało tutaj wcześniej, że Gasherbrum III był najwyższym wtedy zdobytym, znaczy najwyższym z niezdobytych wierzchołków, tak? Jednym z najwyższych, ja teraz nie pamiętam, Chyba najwyższym. No. Moi drodzy, jeżeli pozwolicie, mowa jest o Polkach, natomiast chciałbym, żeby trzy nazwiska tu wybrzmiały, nie Polek. Jedno już padło z całą pewnością, mianowicie Alison Chadwick Onyszkiewicz na tym właśnie Gasherbrumie III. Drugie, Klara Hensch, która jest na naszej wystawie. Natomiast ona tak ważną rolę, ona była Niemką ze Spisza, ale tak nieprawdopodobną rolę przypisują góralki z naszej strony, czy wspinacze, czy kobiety wspinające się z naszej strony, że uznaliśmy, że warto ją wspomnieć. Klara Hensch. Zapamiętajmy. I trzecią była babka, która była sekretarką Ladies Alpine Club, londyńskiej organizacji, która wspinała się z naszym Witoldem Henrykiem Paryskim, znanym wszystkim twórcą encyklopedii i przewodnika. Zresztą opisana jest w literaturze nieprawdopodobna epopeja, kiedy ona z Witkiem między innymi ratuje życie w ulewie i mgle na ścianach Rumanowego i Ganku. Wtedy jeszcze nie było przewodnika paryskiego i nie wiadomo było, którędy się wycofać. Wtedy drogi powstały nowe. Niestety zginęła w parę lat później na Cubrynie. Zresztą upamiętniamy ją na plakacie, który niedługo wydam. Mówiłeś o Alison Chadwick Onyszkiewicz. No to jest druga żona Janusza Onyszkiewicza. Ona niestety też zginęła w górach, bo brała udział w takiej amerykańskiej wyprawie na Purnę. Arlene Blum, tu chyba jest książka Arlene na tej wyprawie. Tam to była jedyna kobieca wyprawa oprócz tych polskich wypraw, ściśle kobiecych, która usiłowała zdobyć ośmiotysięcznik. A ja powiedziałem nazwisko tej sekretarki londyńskiego Alpine Clubu? Ruth Hale, tak? Zapomniałem. Śmiało. Proszę jeszcze, może jakieś, proszę bardzo. Nie ma jednej definitywnej odpowiedzi, ale jednak zaryzykuję i pozwolę sobie zapytać, jaka mogła być prawdopodobna przyczyna śmierci Wandy Rutkiewicz i czy nigdy nie pokuszono się o choćby próbę odnalezienia jej ciała? No przyczyna może być według mnie tylko jedna. W tej strefie śmierci powyżej 8000 metrów trudno spędzić dłuższy okres czasu. No, dwie noce powyżej 8000 bez tlenu to już jest coś. Zawsze ta trzecia noc powoduje już to, że ci ludzie nie wracają. No i to chyba jedyne wytłumaczenie, no wtedy dostaje się już tej choroby wysokościowej, czy obrzęku płuc, czy obrzęku mózgu i człowiek schodzi, no jeżeli. Taką przyczyną była śmierć tatka Piotrowskiego czy Wojtka Wróża, chociaż oni, jednemu się odpięły raki, drugi przejechał przez poręczówkę, która nie była zamocowana, ale przyczyną jak gdyby taką pierwotną było to, że za długi pobyt na dużej wysokości. Zarówno Wojtek, jak i Tadek spędzili trzy noce powyżej 8000 metrów. No ja z dziewczynami spędziłem dwie, no ciągle żyjemy. No. Dżentelmeni nie rozmawiają o takich sprawach. Był tutaj jeszcze problem, rozważały media
czy weszła na Kanchenjungę Wanda, nie? Też nie wiadomo. Nie stwierdzimy tego nigdy, tak jak nie stwierdzimy, czy został zdobyty przez Malorego Everest. Czy weszli, czy nie weszli. Proszę bardzo, tam pan chciał jeszcze, tak? W 1975 roku, kiedy była wyprawa na zdobycie Gaszenbrumu, mam tą książkę, posiadam, jest taka wzmianka, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że polska agencja prasowa zamieściła krótką notatkę, że jakieś kobiety weszły na 8-tysięcznik Gaszenbrum. I na tym sprawa się skończyła. A w tym czasie działało kilka wypraw, zarówno w Himalajach, jak i w Karakorum. I tam były różne przypadki śmiertelne. W związku z tym polskie władze uznały, że trzeba po prostu wycofać to wszystko. I to jest taka po prostu ciekawostka. Widziałem tą książkę tutaj w gablocie. Polecam wszystkim, bo to jest 75 rok. No tak, ja Sport i turystyka ją. Znam tą książkę, ale nie przypominam sobie tej opowieści, którą pan teraz... Zamieściłem na Facebooku właśnie zdjęcie i ten cytat. Jak było w ogóle zainteresowanie polskich władz, że po prostu gdzieś tam coś, ktoś i tak dalej. Prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję. A czy coś więcej wiemy na temat podważania zdobycia przez Wandę Annapurny? No tak się złożyło, że ja akurat byłem członkiem tej komisji, która to tam miała rozpatrzeć. Był tam jeszcze Bogdan Jankowski i Zbyszek Kowalewski. No na szczęście Wanda miała zdjęcie, które mimo... myślała najpierw, że ten aparat zamarł i nie dało się tego wywołać, ale później w Austrii wywołała to, no i ze zdjęcia wynikało wyraźnie, że była na wierzchołku. Może jeszcze jakieś pytanie? 10 sekund, 9, 8. No jak nie ma pytań, to może byśmy zwiedzili w końcu tą wystawę. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję.